Dobry wieczór Państwu. Po takim, trzeba powiedzieć, większości dobrym meczu, ciężko powiedzieć, jest po takiej dobrej walce jakieś dużo gorzkich słów. No, fantastyczna skuteczność trefla Sopot za 3 punkty. 12 trójek na 57%, to pozwoliło im wrócić do gry. W trzeciej kwarcie prowadziliśmy 13 punktami i nie potrafiliśmy utrzymać tej przewagi. Dając wiatr w żagle gospodarzom jakimiś przewinieniami technicznymi i tego typu podobnymi rzeczami. I w tych, że tak powiem, pozytywnych emocjach drużyna Trefla zdołała nas dogonić, grając bardzo skutecznie i zespołowo i rzucając 81 punktów na wyjeździe, przegraliśmy mecz. Dziękuję panie trenerze i poproszę ciebie Adam Chrycaniuk. Jak trener powiedział, Tref zagrał znakomity mecz, bo szczególnie ta skuteczność za 3 punkty to chyba się nie powtarza za często, także my myślę byliśmy gotowi na walkę, walczyliśmy do samego końca, parę głupich strat i parę takich nierozsądnych sytuacji, które podjęliśmy w przeciągu całego meczu, zaważyły na tym, że w końcówce zabrakło tej zimnej krwi i po prostu zabrakło tych paru punktów, także czekamy, jedziemy do siebie do domu i będziemy grać siódmy mecz. Jest jeszcze jedna rzecz, przepraszam, że tak znowu przerwam. Z pola 3 sekund, 38-16 i przegrany mecz. No po prostu naprawdę ciężko o tym mówić nawet. No, tak bywa w sporcie. Czy są pytania do pana trenera, czy do Adama Chrycaniuka? Nie ma pytań, a jest pytanie. Moment. Dobry wieczór, Krzysztof Klinko, Szturmiasto.pl. Panie trenerze, ale pan praktycznie po każdym meczu mówi, że czy też Adam Chrycaniuk, że właśnie były głupie błędy, że trzeba je wyeliminować, ale no nie robicie nic w tym kierunku. Znaczy to, wie pan co, no tu głupich błędów, no to jest gra, to jest sport, tak? No te błędy się będą zdarzać zawsze i to mniej czy w mniejszym czy większym stopniu. Natomiast no ciężko mi tutaj, wie pan, strat mamy mniej, punkty spod kosza, okej, zaraz zbiórki przegraliśmy, nie, zbiórki ataku też wygraliśmy. No więc naprawdę tu zadecydowała fantastyczna dyspozycja rzutowa za 3 punkty gospodarzy. To wszystko. Czy są jeszcze jakieś pytania? I no mówię, już nie mówię o tym przewinieniu technicznym, które tam w pewnym momencie im w tym bardzo pomogło nas dogonić, gospodarzom. Marek Cegliński, Polska Agencja Prasowa. Może też przeszkodziło wam obrona strefowa, którą rywale postawili w momencie, kiedy prowadziliście tymi kilkunastoma punktami i wtedy się zacięło i w ten fragment meczu wygrali 13-0. Wie pan co, w istocie tam troszeczkę zgubiliśmy rytm, natomiast no, ten rytm zgubiliśmy może, nie będę tutaj się uzewnętrzał, ale akurat to się zbiegło jeszcze z jednym ważnym elementem i tyle. No. Dziękuję bardzo. To nie było bezpośrednia, ta obrona strefowa, tak myślę, nie była bezpośrednią przyczyną. A ten drugi ważny element? To jest nasz ważny element taktyczny. That was a very interesting and hard game. And we had some crisis in the third quarter, but we stay on the focus and all of players likes to fight to end. To był bardzo interesujący i twardy mecz. Mieliśmy swoje problemy, mieliśmy mały kryzys w trzeciej kwarcie, ale wszyscy moi zawodnicy pozostali skupieni i walczyli do końca. And of course it's very help us in our court support, yeah, and our fans. That was very important today. Oczywiście bardzo nam pomogło to, że graliśmy u siebie w domu i wsparcie naszych fanów naprawdę było bardzo ważne dzisiaj dla nas. And third quarter we play with good confidence and we had to successful from 3-point line and won that important game for us and we have to be focused and we have to be ready to play for last game, yeah, okay. W trzeciej kwarcie graliśmy bardzo skutecznie, byliśmy pewni siebie i trafialiśmy szczególnie z dystansu i udało nam się wygrać ten bardzo ważny dla nas mecz. Teraz musimy pozostać skupieni i być przygotowani na ten najważniejszy ostatni mecz, walkę o medal. Yeah, dziękuję panie trenerze. Jermaine Mallet.
I think it was a way of our game. It was a great game. We'd like to thank the fans for coming out and supporting us. To był bardzo interesujący i bardzo dobry mecz. Chcieliśmy podziękować naszym fanom za to, że przyszli i wspierali nas. ProCon's a great team. You know, they have different options and like in their starting five, they can, you know, any player can go off like any night for and have a big game. ProCon jest bardzo silnym zespołem, mają mnóstwo różnych możliwości, mnóstwo różnych opcji. Każdego wieczoru może wyjść różna pierwsza piątka i każdy właściwie zawodnik może zagrać bardzo dobry mecz i pomóc im. I think we did a good job tonight of, you know, slowing them down and containing them, stopping some of their key players. Myślę, że dzisiaj wykonaliśmy dobrą robotę, żeby troszeczkę ich zatrzymać, powstrzymać ich atak i zatrzymać przede wszystkim ich niektórych kluczowych graczy. In our offense, I think we did a good job of, you know, sharing the ball, playing together and playing off Delu. He had 28 points tonight, and that's great for us. A jeżeli chodzi o atak, to graliśmy zespołowo, dzieliliśmy się piłką i szukaliśmy naszego lidera Filipa Delewicza. Dzisiaj rzucił 28 punktów, to jest świetny wynik w playoffach. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera lub do Jermaine? Jest. Jaki moment meczu, jaki czynnik w taktyce, zanim trenera zadecydował o odwróceniu losu, bo przegrywali kilkunastoma punktami, a odrobili szybko dosyć straty? Rozumiem, tak. Of course I told about that third quarter. We had some problems on defense, but we changed the tactic a little bit and rotation too. But of course it's not easy for play against ProCon because how Male told, they have good players in every position and old coaches, and we of course not stay long for that changes, yeah. W trzeciej kwarcie rzeczywiście, tak jak mówiłem, mieliśmy pewne problemy, szczególnie w obronie. Zmieniliśmy trochę naszą taktykę, zmieniliśmy troszeczkę naszą rotację zawodników, ale tak jak powiedziałem, takie zmiany nie mogą trwać też długo, bo tak jak powiedział Jermaine, to jest naprawdę dobry zespół i oni potrafią się dostosować do takich zmian. Czy jeszcze jakieś pytanie? Jeszcze jedno. Czy uważa, że to był jego najlepszy mecz w play-offie, a może w ogóle w treflu w tym sezonie? Bo był bardzo ważnym czynnikiem w drużynie. You were, in his opinion, you were a very important factor in today's game. Do you think it was your best game in your career or in the playoffs? No, not career, no. Not playoffs, you know, but I just try to, like, you know, the coaches and my teammates try to tell me, you know, keep my confidence up and tell me, you know, just stay aggressive the whole game. And that's what I tried to do. And, you know, I was getting good stops and helping out doing little things like rebounding. And, you know, when they have Shaka on the court, number 20, you know, I stay in the paint and help. And if he shoot, then we, you know, we live with that. But I just tried to do the small things to help get a win. You know, that's what we've been concentrating on. Coach been telling us since the playoff started, all for one and one for all, you know. So that's what we've been doing. Myślę, że to nie był mój najlepszy mecz w karierze, ale cieszę się, że mogłem pomóc. Trener zaufał mi, wpuszcza mnie w pierwszej piątce i mówi mi, żebym był agresywny, a ja staram się też pomóc drużynie w różnych małych, drobnych rzeczach, tak na przykład jak w walce o zbiórki, kiedy gramy przeciwko Piotrowi Szczotce, ja staram się pomagać innym chłopakom w obronie w środku, ale tak jak trener zawsze nam powtarza, musimy grać razem, musimy się pomagać sobie nawzajem i ja staram się to robić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeszcze jest moment. Chciał zapytać trenera, czy w czwartej kwarcie, gdy Blessingame wrócił na parkiet z czterema faulami, to czy był plan, żeby po prostu wymusić na nim to piąte przewinienie i wyeliminować go z gry? Bo w końcówce to można powiedzieć, że tylko Blessingame grał dla Seko. No yeah, for me it's Blessingame is very experienced player, of course. He's understand he have four fouls and he's not players who have four fouls and he's make to some mistakes and make to immediately from three fouls. He's very important from ProCon, of course, and he understands that. He likes to try some things and play some sets for that attack him, and he saw the file, but that it's not working today. And of course we play for today to end which position on a special offense we have some advantages, yeah.
Oczywiście chcielibyśmy, żeby tak się stało, natomiast Blessing Game jest bardzo doświadczonym zawodnikiem i on ma świadomość tego, że jest bardzo ważnym zawodnikiem dla swojej drużyny. To nie jest tak, że on wyjdzie na parkiet i będzie popełniał jakieś błędy, będzie grał nieostrożnie w ataku, w obronie, przepraszam. Natomiast, no oczywiście próbowaliśmy ustawiać tak drużynę, żeby wymusić jego błędy, też nie wychodziło, dlatego zdecydowaliśmy się po prostu wykorzystać pozostałe słabe punkty Aseko. Graliśmy w ataku tak, żeby wykorzystać nasze przewagi na poszczególnych pozycjach. Czy są jeszcze jakieś pytania? Moment. Do trenera. Czterech zawodników grało 30 i więcej minut. Zdążycie wypocząć, bo to będzie niecałe 48 godzin jest do drugiego meczu, do siódmego meczu. Ja rozumiem, tak. No, of course, it's... of course, we always like to play with long rotation, yeah, but... that schedule how we play is very difficult. Yeah, we have one day rest and we play again. And sometimes some players it's tired too. And we have to look which players today it's better. Yeah, who makes to some good for team for offense and defense. And today this players yeah it's that. Who it's ready for make to bigger helps for our team for our both of sides, yeah. No, oczywiście chcielibyśmy grać w dłuższą rotacją, głębszą rotacją, natomiast no, fakt jest taki, że ten terminarz jest ułożony bardzo, bardzo jest napięty, bardzo jest niewygodny. My staramy się w meczu zobaczyć, bo zawodnicy bywają zmęczeni oczywiście, natomiast postaramy się zobaczyć, który zawodnik może dać najwięcej zespołowi w danym momencie, tak? Który pomaga zespołowi w ataku i w obronie i w ten sposób układamy naszą rotację. Tak decydujemy, kto gra więcej, a kto mniej.